Otrzymał zakaz od Jana Pawła II, ale nadal odprawia msze święte i udziela sakramentów, choć jako ksiądz podlega decyzji Watykanu. Został oskarżony o molestowanie, co bardzo wstrząsnęło wszystkimi katolikami w Polsce. Choć nie przyznał się do winy, to jednak ustąpił z najważniejszych stanowisk, które obejmował. Czemu wciąż pojawia się w kościołach? Niestety Polska, co budzi grozę, nadal w swoich szeregach ma wiele nierozstrzygniętych spraw molestowania lub gwałtów popełnianych przez księży. Jest to smutne, ale wcale nie pozostaje bez całkowitej reakcji hierarchów, którzy starają się zmienić zaistniałą sytuację. Ten ksiądz wciąż odprawia msze, nie zważając na decyzję Stolicy Apostolskiej. Zdarzają się jednak niewytłumaczalne wyjątki, które zwyczajnie dziwią z powodu braku zdecydowanej reakcji. Znowu doszło do zgorszenia, które być może po raz kolejny spowodował jeden z arcybiskupów. Pomimo zakazu ksiądz odprawił mszę. Zbulwersowani wierni szukają odpowiedzi. Według oficjalnego zakazu arcybiskupa, Juliusz Palc nie może uczestniczyć i wykonywać w pełni swoich obowiązków, które normalnie wpisują się w jego urząd. Jak czytamy w gazecie.pl, wciąż jest jednak obecny w kościołach. Arcybiskup Palec ma zakaz udzielania sakramentów święceń i bierzmowania, głoszenia kazań, konsekrowania kościołów i ołtarzy, a także przewodniczenia publicznym uroczystościom, czytamy na stronie serwisu. Zakaz zaczął obowiązywać, gdy został oficjalnie nałożony na arcybiskupa przez papieża Jana Pawła II w 2002 roku. Decyzja została podjęta po rozpoczęciu śledztwa w sprawie molestowania młodych, poznańskich kleryków, którego prawdopodobnie dopuścił się ksiądz. Słysząc zarzuty, nie przyznał się do winy. Zastanawiającym był jednak fakt, że w reakcji później postanowił ustąpić z zaszczytnego stanowiska metropolity poznańskiego. Pomimo wszystkich faktów, a także głośnej burzy medialnej z jego nazwiskiem na czele, w ostatnim czasie pojawił się na mszy świętej, która została odprawiona z okazji pogrzebu księdza prałata Mariana Lewandowskiego. Obok arcybiskupa Palca uroczystości przewodniczył obecny metropolita poznański, czyli ksiądz Stanisław Gondecki. Zniknęły zdjęcia całego zdarzenia. Choć z początku zdjęcia poznańskiej uroczystości zostały opublikowane na oficjalnej stronie kurii, to po zauważeniu ich przez media bezpowrotnie zniknęły. Nadal jednak możemy zobaczyć je na oficjalnym koncie w mediach społecznościowych księdza Stanisława Gondeckiego. Co ciekawe, w 2016 roku, z okazji 1050 rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę, podczas tak ważnego dnia arcybiskup Palec miał kolejny raz koncelebrować publicznie mszę świętą. Na szczęście wówczas zdecydowane stanowisko postanowił wyrazić Watykan i ostatecznie sytuacja nie doszła do skutku.